11 stycznia Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę Centrum Handlowo-Usługowego w Budzistowie. Centrum ma się składać z dwóch obiektów. Jeden obiekt to taki właśnie zespół sklepów, około 60, kino składające się z kilku sal kinowych, gastronomia, jakieś tam usługi bankowe i inne. Drugi niezależny obiekt to sklep typu dom i ogród. Dwukondygnacyjny z parterową salą sprzedaży, z materiałami budowlanymi i ogrodniczymi. Oprócz tego jeszcze cały parking naziemny, ponad 900 miejsc postojowych, komunikacja, dojazdy. A te dojazdy to m.in. nowe rondo, które ma stanowić wjazd na teren galerii. Pozwolenie na budowę Centrum Handlowo-Usługowego nie jest jeszcze decyzją ostateczną. Stanie się taką 26 stycznia. Praktycznie od tego dnia inwestor może wystąpić o dziennik budowy, zawiadomić o rozpoczęciu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i przystąpić do robót budowlanych, oczywiście jak mu pozwolą na to warunki atmosferyczne. Galeria ma powstać na terenie gminy Kołobrzeg w Budzistowie, naprzeciwko drogi prowadzącej na Janiska.